Cześć, zapraszam Was na odcinek o oknach do kampera. Jak zawsze pokażę Wam przegląd różnych rozwiązań oraz pokażę krok po kroku, jak zamontowałem to okno. Okej, okay, zaczniemy od prezentacji. Na początek, jakie okno boczne wybrać? Uchylne, przesuwne, czy też szybę samochodową? Zestawiłem tutaj dla Was właśnie plusy i minusy każdego z rozwiązań. Jeżeli chodzi o szybę samochodową, to my stosujemy na drzwi przesuwne i największa zaleta takiej szyby to jest bardzo dobra widoczność. Również w zakresie wprawienia ta szyba jest łatwa w montażu i jej koszt jest nieduży. Kolejnym plusem szyby samochodowej to jest to, że to jest bardzo dobre dopasowanie też do konkretnego modelu, do kształtu karoserii, więc wygląda to fajnie estetycznie. Natomiast minusy niewątpliwie takiej szyby właśnie pojedynczej to jest to, że następuje skraplanie pary wodnej przy dużych różnicach temperatur. No oraz w lato taka szyba zupełnie nie izoluje, w związku z tym, że nie mamy tej pustki powietrznej, że nie jest to podwójna szyba, no to bardzo mocno to się nagrzewa i trzeba korzystać ze specjalnych mat. Również w zakresie takiej szyby no, napracujemy się dużo więcej, jeżeli chodzi o zabudowę. No i jeżeli byśmy chcieli robić jakąś roletę, no nie wiem, czy nawet moskitierę, jeżeli taka szyba byłaby otwierana, no to tutaj trzeba też już pokombinować i poświęcić sporo czasu, żeby to fajnie zabudować. Jeżeli chodzi o okna kamperowe, to czy uchylne, czy przesuwne, to zasadniczo plusem ich jest to, że nie występuje tutaj skraplanie i macie bardzo dobrą izolację cieplną takiego okna. Również te okna posiadają dedykowane moskitiery i rolety zaciemniające, więc to zabudowa tego też jest dosyć prosta. No i oczywiście zaletą jest to, że macie bardzo dużo dostępnych wymiarów okien, które będziecie mogli w odpowiednie miejsca w kamperze wpasować. Jeżeli chodzi o minusy okien kamperowych, no to no powiedzmy, jeżeli takie okno zastosować na drzwi przesuwne, no to zmniejszycie trochę widoczność. Ja myślę, że to nie będzie znaczące. No nie używałem takiego okna, natomiast no, ja rozpatruję jednak to jako minus. Tutaj bez wątpienia też takie okna są po prostu droższe. Zaletą okien uchylnych nad przesuwnymi jest to, że jeżeli pada deszcz jakiś mniejszy, no to spokojnie możecie mieć takie okno otwarte i fajnie sobie jeszcze wentylować tego kampera w deszczowe dni. Jeżeli będziecie mieli okno przesuwne, no to plusem jest możliwość jazdy z takim oknem otwartym, no bo z oknem uchylnym nie za bardzo pojedziecie. Natomiast no na pewno ta wentylacja, jeżeli będą opady deszczu, no to będzie gorsza, no bo raczej jeżeli deszcz będzie zacinał, no to takie okna szybko będziecie musieli zamknąć. No i teraz przygotowałem też takie porównanie dostępnych na rynku okien bocznych. My stosowaliśmy dotychczas Dometica S4, to było takie najbardziej podstawowe okno. Zestawiłem to z Dometiciem S7 Pro, z oknem Carbest, z oknem, które teraz zastosowaliśmy od producenta polskiego okien kamperowych Madovan, no i zestawiłem to z szybą samochodową. Takie najważniejsze według mnie rzeczy to po pierwsze dostosowanie do krzywizny i tutaj możecie zauważyć, że Dometic S4 czy Madovan albo Carbest w zależności od opcji to są okna proste i teraz one sprawdzają się w zasadzie w większości przypadków, natomiast jeżeli chcecie zastosować bardzo duże okno na małą przestrzeń, która jest zakrzywiona i nie ma miejsca, żeby ta blacha wam się dogięła, no to prawdopodobnie będziecie musieli szukać spośród tych okien, które już są zakrzywione. Natomiast te okna proste dla takich miejsc, gdzie macie 5-10 cm na miejsca, żeby ta blacha mogła się doprostować, to one spełnią swoje zadanie i będą dobrze leżały. Kolejna rzecz no to jest podwójna szyba, no i oczywiście wszystkie kamperowe tutaj zestawione dysponują podwójną szybą, szyba samochodowa no to niestety czegoś takiego nie posiada, natomiast możecie zwrócić też uwagę, że czasami tańsze Carbesty, ale to one widziałem głównie oferowane są na rynku niemieckim, tam są też okna jednoszybowe. Jeżeli chodzi o przyciemnianie, no to jest dosyć fajna rzecz, bo gwarantuje Wam jakąś większą trochę taką intymność i myślę, że też atrakcyjnie samochód wygląda. Więc tutaj większość tych okien jest przyciemniana. Dometic, ten podstawowy S4, nie ma przyciemniania.
Tak samo jeżeli chodzi o licowanie z karoserią, co jest dosyć istotne, no bo gdzieś przy większych prędkościach, jeżeli takiego zlicowania nie ma, no to okno może świszczeć. No i to też jakby kwestia estetyki samochodu. Jeżeli chodzi o roletę i moskitierę, to zarówno Dometic S4, jak i Madovan taką roletę i moskitierę ma w standardzie przy zakupie okna. Jeżeli chodzi o Dometic S7 i Carbest, to takie coś musicie dokupić sobie dodatkowo. W zakresie ramy okna, no to wykonanie Dometic S4 to jest wszystko tworzywo, natomiast S7, Carbest i Madovan to jest rama aluminiowa. No i jeżeli chodzi o cenę, no to Dometic S7 Pro bez wątpienia jest oknem, które jest w takim komplecie z roletą i moskitierą najdroższe. Natomiast Carbest, Madovan czy Dometic S4, no to w zasadzie ceny są, można powiedzieć, porównywalne. No i najtańsza opcja to jest szyba samochodowa, szczególnie ta bez otwierania. Tutaj, jeżeli chcielibyście zaoszczędzić w jakiś sposób przy budowie kampera, no to taką szybę, zdając sobie oczywiście sprawę z wszelkich jej minusów, możecie zastosować. Kolejny temat to jest okno czy wentylator. I teraz na wstępie powiem Wam tylko, że bez wątpienia warto zastosować coś na dachu, tak żebyście w cieplejsze dni mogli sobie otworzyć takie okno czy uruchomić wentylator, ponieważ no nawet standardowa fizyka działa tak, że powietrze gorące idzie do góry. Jeżeli nie będziecie mieli żadnego otworu w dachu, no to po prostu to powietrze nie będzie miało w jakiś sposób uciec z waszego vana, no i na wysokości skroni będziecie czuć po prostu gorąco. Więc ponieważ bardzo dużo jest na rynku różnego rodzaju okien dachowych, wentylatorów, więc jakby analizując tutaj też co napisałem, te plusy, minusy, to wydaje mi się, że no warto jakby zdając sobie sprawę, co będzie dla was tutaj ważne, wybrać odpowiednie. I teraz plusy okien dachowych. Po pierwsze to jest doświetlenie pomieszczenia i tutaj jest to bardzo ważne, bo ten van też będzie wydawał się dużo bardziej przestronny. Kolejna rzecz to okna dachowe. No, w tym momencie na rynku są naprawdę w różnych rozmiarach. Częściowo to jest rozmiar standardowy 40x40, ale macie również okna, które są bardzo duże, które mogą być waszym włazem na dach albo po prostu piękną panoramą do tego, żeby gdzieś w łóżku sobie leżeć i oglądać gwiazdy. No i tak jak wcześniej powiedziałem, ciepłe powietrze idzie do góry, więc okno dachowe zapewnia wam grawitację akcyjną, właśnie tutaj wentylację. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to też czy takie okno ma pojedynczą czy podwójną szybę. Ja dotychczas stosowałem okna z pojedynczą szybą i nie mogę powiedzieć, że byłby to jakiś widoczny minus. Akurat w zakresie okna dachowego, no to wybieraliśmy taką dosyć budżetową opcję i to też bardzo dobrze nam się sprawdziło. Natomiast tutaj, no jeżeli chcielibyście też mieć porządną izolację, to można zastosować podwójną szybę. Oczywiście takie okno będzie droższe. No i najczęściej okna dachowe oczywiście w komplecie mają moskitierę i rolety. Minus okien dachowych to to, że podczas deszczu po prostu trzeba je zamknąć. Czasami nawet takie niewielkie uchylenie, jeżeli deszcz zacina, to też nie pomaga, więc jak macie deszcz, no to tutaj wygrywa wentylator pod kątem takiej mechanicznej wentylacji. I też umożliwia nawiew albo wywiew powietrza. To też jest kolejna rzecz, którą warto zwrócić uwagę, jak będziecie wybierać, ponieważ to też zależy od modelu. I o ile wywiew to jest standard, no to nawiew nie zawsze jest w standardzie. Natomiast no, dla mnie bardzo dużym minusem w ogóle wentylatorów jest to, że niestety one powodują taki uciążliwy hałas. Natomiast na pewno, jeżeli wentylatory mają przede wszystkim możliwość regulacji i przełożenia, no to ten hałas nie musi być wcale taki duży, więc tutaj warto, żebyście sobie poznali dokładnie specyfikację wentylatora, który kupujecie. No i zestawiłem jeszcze na koniec właśnie popularny, w zasadzie chyba jedyny taki wentylator, który łączy najlepsze funkcje obu, czyli okna dachowego z wentylatorem. Doświetla pomieszczenie, możecie używać go podczas deszczu, no i jest sprzedawany też w komplecie z moskitierą i roletą. No niestety to rozwiązanie jest dosyć drogie, natomiast no myślę, że warto też się nad tym zastanowić. A teraz o czym warto pamiętać przy montażu okna? To tak jak też powiedziałem chyba wcześniej,
Dla okien prostych należy się dobrze zastanowić nad doborem miejsca, gdzie takie okno zamontujecie, tak żebyście sprawdzili sobie, że ta blacha karoseryjna jest podatna w tym miejscu na wyprostowanie i że macie jakiś taki margines, nie wiem, 5-10 cm i że nie spowodujecie dużego naprężenia w takim oknie. I też jak będziecie je skręcać, no to warto nie robić tego jakby po kolei, tylko też gdzieś tam na krzyż, raz górę, dół, góra, dół i w ten sposób to skręcać, żeby właśnie te naprężenia gdzieś się rozkładały w sposób taki optymalny, jednolity. Kolejna rzecz to jest dokładne zarysowanie linii cięcia. To pokażę na filmiku, natomiast no warto sobie sprawdzić z jednej, z drugiej strony, żeby zobaczyć, czy nie macie jakiejś kolizji, czy te odległości są w porządku, więc no, zanim zaczniecie ciąć, to po prostu przemyślcie sobie, czy to jest ten punkt. Kolejna rzecz to jest cięcie blachy tak, aby nie powodować nagrzewania i uszkodzenia powłoki lakierniczej. Tutaj przede wszystkim odradzam Wam stosowanie jakiejś szlifierki kątowej. Można to w bardzo prosty sposób zrobić właśnie jakimiś nożycami, a ja to zawsze robię wyżynarką z przeszczotem do metalu. No i jeżeli wytniecie ten otwór, no to na pewno uważajcie na to, aby bardzo solidnie zabezpieczyć antykorozyjnie w krawędzie i nie spowodować w przyszłości gdzieś ogniska rdzy w takim miejscu. Tutaj też trzeba brać pod uwagę to, że okna skręcane w sumie powinny być uszczelniane masą butylową i to umożliwi Wam ewentualny łatwy demontaż. Po prostu te okna trzymają się same tym, że rama zewnętrzna z wewnętrzną jest skręcona, więc tutaj nie trzeba takiego okna wklejać. Natomiast okna dachowe i wentylatory to najczęściej są rzeczy do wklejenia. I tutaj proponuję Wam no, porządnie to zrobić, czyli użyć jakiś aktywator, masę, klej poliuretanowy. Ja kiedyś wkleiłem okno na Sikę 221 i niestety zaczęło gdzieś po jakimś czasie przeciekać. No. Potem jak zamontujecie okno, to też warto sobie już na zewnątrz dodatkowo przykleić taką dekarską taśmę butylową. To Wam zagwarantuje no, szczelność tego połączenia i w zasadzie wyeliminuje jakiekolwiek możliwość penetrowania gdzieś tam wody. A teraz pokażę Wam krok po kroku, w jaki sposób montuję takie okno. To jest okno 50x50 i będę je montował tutaj na tych tylnych drzwiach. Żeby ułatwić sobie sprawę montażu, przygotowaliśmy wcześniej z Michałem taką ramkę wyciętą na CNC. To jest ramka, która pozwala pogrubić tutaj ścianę tego blaszaka, tak żeby to okno mogło być ze sobą z jednej i z drugiej strony skręcone na takiej ramie. Tą ramą też posłużę się teraz, żeby wyznaczyć dokładnie środek okna i tak, żeby przenieść te wymiary na jedną, drugą stronę, dokładnie to sprawdzić i zaznaczyć linię cięcia. Pierwsza dziura w blaszaku to na pewno będą dla Was duże emocje. I tutaj możecie zobaczyć, że na podstawie tej dziury i wymierzenia sobie z jednej, z drugiej strony, no teraz zdecydowałem, że to okno może iść 1 cm do góry. Będzie to dalej zachowywać jakoś tam fajne proporcje, akurat w związku z tym, że będziemy mieli materac i dosyć wszystko wysoko, no to im wyżej to okno, tym lepiej. Natomiast ważne jest to, żeby po prostu no, nie trafić tam na jakieś kolizje z tymi łukami czy z podwójną blachą. Także no, dlatego właśnie radzę z jednej, z drugiej strony wszystko to sobie sprawdzić i wymierzyć. No i kiedy macie już pewność, że dobrze jest wszystko wymierzone, z jednej strony, drugiej strony się zgadza, no to rozpoczynamy cięcie. Warto też sobie tutaj dokładnie nakleić i zabezpieczyć, żeby nie uszkodzić powłoki lakierniczej. Ja akurat no, nakleiłem takie podkładki pod stół, pod nogi krzeseł. W sumie testuję takie rozwiązanie, ale myślę, że też dobrze się sprawdzi. A z drugiej strony no, nie będzie mi w żaden sposób ograniczać widoczności, czy tutaj blokować ruchu. No i sprawdzamy teraz, czy dobrze wycięliśmy, czy wchodzi Wam okno. Jeżeli tutaj nie będzie żadnego problemu, no to warto zeszlifować sobie tutaj te krawędzie i zabezpieczać antykorozyjnie.
No dobrze, kolejny etap to jest montaż okna. I teraz, żeby zamontować to okno, należy tutaj wypełnić tą szczelinę uszczelniaczem. Można zastosować masę butylową i właśnie ja to zrobię, ponieważ to okno będzie skręcone z karoserią właśnie od zewnątrz okno, od wewnątrz taka podkładka i to wszystko będzie się mocno trzymać. No dobrze, jeżeli mamy już nałożony uszczelniacz, no to po prostu wkładamy to okno i ściskamy z drugiej strony tą ramką. No tak jak Wam pokazywałem wcześniej, przygotowaliśmy sobie taką ramkę idealnie dopasowaną, wyciętą na cence. No to ma taką zaletę, że bardzo szybko i fajnie się wtedy z tym pracuje i to stanowi taką całość, tak, z tym oknem. Natomiast o tyle dobrze też, że akurat tutaj, jeżeli mielibyście to wklejać z takich listewek, czy no w jakiś sposób inaczej to wykonywać, no to w związku z tutaj z tymi skrzywiznami, no to musielibyście kombinować, no może trzeba by było w zasadzie wklejać listewki na ściski, odczekiwać i tak dalej. No ciężko by było sobie to tak wszystko złożyć. No tutaj po prostu znacznie ta praca dzięki przygotowanej wcześniej takiej ramce jest uproszczona. No dobrze, okno mamy już zamontowane, teraz pokażę Wam, je z bliska. Tutaj zwróćcie też uwagę, w związku z tym, że okno jest proste, a bus jest delikatnie zakrzywiony, no to na pewno bardzo mocno to wszystko trzeba dokręcić, docisnąć. Jeżeli tutaj nie ma żadnej szpary, jeżeli nawet ten butyl trochę zaczyna wypływać, no to jest to dobra oznaka, że wszystko to się wyprostowało i ta blacha też została doprostowana do tego okna. W komplecie z oknem mamy oczywiście moskitierę i roletę. Dosyć fajnie się to obsługuje, szczególnie, że właśnie możemy to robić jedną ręką. Mamy oczywiście moskitierę. No i pełną zasłonkę. Na koniec tego odcinka mam nadzieję, że bardzo ważna i korzystna dla Was informacja. Jeżeli zdecydujecie się na zakup i montaż okna Madovan, to macie minus 7% na zakup u nich bezpośrednio na stronie z kodem Vandal. A jeżeli chcecie kupić inne okna, czy to Dometic, czy okna dachowe, wentylatory, to dosyć szeroki wybór tego typu akcesorii macie w sklepie ACK Benimar i tam załatwiłem dla Was minus 10% na wszystkie zakupy. Także korzystajcie i dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnym.